الطاهر وكبر شوفوا قداش ما يصدق على خليلي ليا الله ينجي منك اوليدي مولي ليا اوليدي ياسي اها لا تعداش لا تشبرش زقا بعدا زقا تعالى 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 وليدي تعالى Bractwo spod znaku kobry. Powiadają, że dawno, dawno temu Sidi Muhammad Ben Isa wraz z 40 uczniami przemierzał pustynię. Uczniowie, cierpiąc męki głodu, skarżyli się, ale ich mistrz milczał. Po kilku dniach zrozpaczony powiedział, żeby połknęli jad. Zjedli dziesiątki żmij i skorpionów, ale nic im się nie stało. Tak potężne było słowo mistrza. Abdallah, jak jego przodek Ibn Isa, wędruje po całym Maroku szukając gadów, których sama nazwa budzi lęk. Żmij piaskowych, czyli kobr z Atlasu. Jesteś tu, przeklęta. Chodź no. Chodź tu. Hana. Teraz już nie uciekniesz. Pomyśl o nawiedzonych przez duchy, którzy cierpią. Zrodzona, żeby zabijać. Pomóż mi ratować ludzi. Jesteśmy wrogami, ale zawrzyjmy pokój. Przemów do mnie. No mów. Patrz na mój nos. Jesteś podniecona. Chodź tutaj. Bóg i władcy duchów pokazali mi drogę do ciebie. Stanęłaś przed boskim trybunałem, który cię osądził. Chodźmy, czarna trucizno. Uspokój się. Oby Bóg odebrał siłę twojemu jadowi.
Abdallah należy do bractwa Isawich, ale zajmuje się nie tylko polowaniem na żmije. Jest potomkiem Sidi Rahala, władcy duchów. Bierze udział w egzorcyzmach, podczas których wypędza się złe duchy z opętanych przez nie ludzi. Pokój z tobą. Jak się czujesz? Pewnego dnia zaznasz szczęścia, a jak się spytają, skąd się wzięło, powiesz, że to dar od wędrowca, który łapie żmiję i pije wrzącą wodę. Znasz nasze obrzędy. Kroimy węże na kawałki, bijemy się po głowie, przebijamy policzki. Niech Bóg ustrzeże cię od wrogów. Podaj rękę. Musisz wszystko zachować w sekrecie. Powiedz w imię Boga i schowaj to do kieszeni. Przyniesie ci szczęście. Ochroni cię przed działaniem trucizny. Skorpiony nie zaatakują twoich stad. Niech Bóg ci oszczędzi trudów i smutku. Niech cię uchroni od złego. Na tej ziemi, która nie rodzi plonów, jedynym bogactwem jest bydło. W poszukiwaniu paszy pasterze zapuszczają się na tereny, gdzie jest mnóstwo żmii. Talizman Isawiego chroni stada przed ich jadem. Mimo to wiele zwierząt ginie. Ich mięso jest niejadalne, tusze zostawia się na pustyni. Żmije polują nocą. W dzień trudno je zobaczyć. Ale kilka razy do roku zostawiają ślad w postaci wylinki, która pozwala określić ich gatunek. Isawi wiedzą, że gad w okresie linienia nie je przez kilka dni i jest bardzo niebezpieczny. Tu jesteś niewierna. Długo cię szukałem. Miałem już odejść. Poddałem się, przeklęta. Bóg mi cię wskazał. Chodź tu, bezbożnico. Oto wyrok. Władcy duchów uznali cię za winną. Teraz cię skazują. W ich mocy jest zmienić cię w posłańca pokoju. Masz się wyrzec swoich obyczajów. Ty ślepa, przeklęta. Patrz na mnie. Jeśli mnie złapiesz, zginiesz w ogniu. Tak mówi nasz przodek Sidi Rahal, który oddziela dobro od zła, a jego moc porusza góry. Widzicie, jak złagodniała? Chcesz mnie ukąsić? Otwórz paszczę. Chcesz kąsać, ale miotasz się po omacku jak ślepa. No, podnieś się. Patrz na mnie. Co tam masz, Abdelwahed? Złapałeś węża? To wspaniale. Niech cię Bóg ma w opiece. Gdzie go masz? To teraz twój przyjaciel. Jak go nazwiesz? Musisz mu nadać imię. Wężyk? To fakt, że jest mały, ale powinien mieć imię. Chcesz go nazwać Said? Said. Świetnie. Teraz mów, jestem synem Isawiego. Jestem Isawi i chcę pracować razem z ojcem.
razem z nim odprawiać obrzędy, płakać z nim i mu dziękować. Dam ci tego. Patrz, jaki piękny. Nie ukąsi, bo jest jednym z nas. Owiń go wokół szyi, podnieś rękę i tak go trzymaj. Jest twój. Daj mi w zamian tego małego. Jeśli go zatrzymasz, będziesz straszył dzieci z sąsiedztwa. Przyjdą na skargę, powiedzą, że syn Isaujego bawi się wężami. Dzieci Abdallaha raczej nie odziedziczą po ojcu magicznych mocy. Baraka, błogosławieństwo przodków, nie przechodzi z ojca na syna. Nikt nie rodzi się Isaim. Trzeba się nim stać. Zasady bractwa przekazuje się ustnie. Abdallah lubi opowiadać różne historie. Jego żona i ośmioro dzieci mogą ciągle słuchać opowieści o Sidi Mrahalu, jednym z trzech świętych czczonych przez Isaim. Opowiem wam o Sidi Mrahalu. Sidi Mrahalu, władcy dusz. Sidi Mrahalu, wyzwolicielu. Naprawdę nazywał się Sidi Mohammed. Rahal znaczy ten, który usuwa. Imię to pochodzi stąd, że Sidi rozkazał zwierzętom i duchom wciąć las i usunąć ścięte drzewa. Uczynił to na rozkaz czarnego sułtana. Na historię bractwa składa się cały cykl legend opowiadających o cudach. Wierni lubią je recytować. Jest to akt wiary wychwalający moce dwóch przywódców religijnych. Ibn Isy i Sidi Rahala. Członkowie bractwa, choć często niepiśmienni jak Abdallah, dobrze znają cuda swoich mistyków. Legenda o Sidi Mrahalu i siedmiu dziewczętach ze studni należy do ulubionych opowieści Abdallaha. I odleciał, zmieniwszy się w gołębia, a razem z nim siedem dziewcząt. Podobno też zmieniły się w gołębie. Abdallah nie zatrzymuje dla siebie schwytanych gadów. Sprzedaje je zaklinaczom węży. Najlepszym klientem jest jego brat Bushaib. Wierzy Abdallahowi, ale twardo się targuje. Bóg zesłał mi tylko jednego i jeszcze dwa małe. Tropiłem tę kobrę przez trzy dni. Pokaż je. Wstań. Niezły. Co myślisz? Odkąd go złapałem z Bożą pomocą, nie opuszczał tej skrzynki. Dbałem o niego. Nie oszukuj. Nie reaguje, kiedy go drażnię. Chcesz mnie ukąsić?
Zbliż się i nie kąsaj. Widzisz, jaki jesteś miły? Teraz właź do środka. Ile chcesz? 1000 dirhemów. Dam 700. Niemożliwe. Więcej nie dam. Dodaj 100. Natrudziłem się, żeby go złapać. Daj jeszcze 100. Żebyś wiedział, jak ciężko jest na pustyni, bez wody. Tyle się musiałem nachodzić, a ty się targujesz. Masz już, w porządku. Bóg niech będzie z tobą i niech cię wzbogaci. Abdallaha często wzywają, by użył swoich mocy. Proszą go, żeby wyprowadził żmije ze wsi albo pomógł człowiekowi opętanemu przez dżiny, złe duchy. Gdyby choć raz odmówił, święci mogliby się pogniewać i odebrać mu błogosławieństwo. Jak wszyscy wybrańcy Sidi Rahala, Abdallah musi pogodzić się z darem, który został nań zesłany. Nie może się wyrzec swoich mocy, choćby skazywały go na życie wiecznego wędrowca i samotność. Bractwo Isawich ma w społeczeństwie Maroka szczególną pozycję. Ludzie szanują ich, ale unikają. Bliska zażyłość ze śmiercią i duchami budzi lęk. Noce odprawiania egzorcyzmów to święto zarazem świeckie i religijne. Ludzie przychodzą jak na przedstawienie, ale i po to, by się modlić. Abdallah zjawił się na prośbę kobiety imieniem Khadija. Potomkowie mistrza Sidi Rahala i bractwo Isawich połączą dziś siły. Pokażą swoją moc, demonstrując odporność na ból. Trzeba zmusić złe duchy do mówienia, żeby wyznały, pod jakim warunkiem opuszczą ciało nawiedzone.
Z upływem nocnych godzin widzowie włączają się do niezwykłego spektaklu, sądu nad złymi duchami. Ale duchy też mają prawo się bronić i opowiedzieć o swoich krzywdach. Zebrani odprawiają wspólne modły. Każdy chce pokonać swoje własne demony. Każdy, kto czuje, że został opętany przez duchy, może wprowadzić się w trans, będący głębokim przeżyciem religijnym i mistycznym. Powiedzcie amen. Oby dzisiejszy obrzęd uzdrowił i uwolnił tę kobietę. Podnieście ręce. Módlcie się za wszystkich, którzy wzięli udział w wybawieniu od demonów. Oby Bóg zawrócił ją na zawsze z drogi zła. Świt jest już blisko. Niech Bóg was strzeże. Oddajcie noże Sidi Rahalowi. Oto duchy, od których została uwolniona. Pokój z wami. Yeah.
wyjechał. Po nocy wspólnych obrzędów, wyczerpany Abdallah, nie mając nawet pewności, czy naprawdę ulżył opętanym przez duchy, znów się udaje na samotną wędrówkę pod palącym słońcem pustyni. Opracowanie wersji polskiej, Studio Publishing. Tekst Hanna Jankowska. Czytał Jan Czernielewski. Thank you.